ten sposób oddano hołd żołnierzom i powstańcom, którzy ponad 105 lat temu polegli w walce o niepodległość kraju i przyszłość naszego regionu. Uroczystości zorganizowano w Narodowym Panteonie Powstania Wielkopolskiego w Biedrusku. Na wspomnienie wydarzeń w Trewirze, przedłużających rozejm pomiędzy państwami Ententy a Niemcami, które formalnie zakończyły walki o przyłączenie Wielkopolski do II RP, stajemy w Panteonie Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Ci ostatni wręczyli medale Kombatanckiego Krzyża Pamięci. Nadaje się go tym, którzy mieli wkład w szerzenie pamięci o poległych w walce o niepodległość. Jednym z uhonorowanych był profesor Zbigniew Pilarczyk. Jest to przede wszystkim ogromna niespodzianka dla mnie, bo tak to bywa ze odznaczeniami, że przynajmniej dla mnie, że nie pracuje się dla tych odznaczeń, ale jeżeli ktoś to dostrzeże, tą pracę, którą włożyłem chociażby tu w powstanie Panteonu, to nie ukrywam, że jest mi bardzo miło. Miejsce spotkania, jak podkreśla wójt gminy Suchy Las, nie było przypadkowe. Tutaj spotykamy się 11 listopada, tutaj spotykamy się w czerwcu, w trzeciej dekadzie czerwca, żeby właśnie przypominać o tym ważnym wydarzeniu. Ważnym wydarzeniu, które tak naprawdę wykreowało nowy obraz Wielkopolski. Historyk dr Mark Ressler popiera lokalne inicjatywy, które przypominają o bohaterach walk wyzwoleńczych. Uważa jednak, że jest ich zdecydowanie za mało. Polanie są ludźmi do pracy, nawet ciężkiej pracy, natomiast reklamować swoich osiągnięć nie potrafią. I w miejsce reklamowania tych osiągnięć często wymyślają legendy, opinie, opowieści, które nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości, a wystarczy tylko reklamować to, co się zrobiło. Narodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego odsłonięto 5 lat temu. To jedyny taki pomnik w Polsce. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.